pomysł na organizację turnieju wziął się dlatego, że pod koniec marca wrzuciłem dyplom z roku 2001, gdzie strzeliliśmy w grupie C Kraków 74 bramki, straciliśmy tylko 4. Oznaczyłem wszystkich chłopaków z tego dyplomu na Facebooku. Oczywiście kilku się odezwało, między innymi Dawid. I wtedy tak naprawdę po wymianie kilku wiadomości powstał pomysł, aby zagrać z aktualną drużyną MKS Pogoń Mieków mecz towarzyski. Po dłuższej rozmowie z Wiktorem stwierdziliśmy, żeby zrobić jakiś turniej charytatywny przy okazji, jak już się spotkamy. Do tego dołączyli jeszcze grupy Oldboy oraz grupa 89 rocznika i starszego. Więc stwierdziliśmy, że zbierzemy pieniążki na pomoc dla chorej Lenki. Będą atrakcje na początku. Pokaz malowania Stanisław Kwiecik, artysta malarz należący do Międzynarodowego Związku Artystów Malujących Ustami i Stopami. Pokażę Państwu, że pomimo tego, iż nie ma rąk od urodzenia, daje sobie świetnie radę malując stopami. Potem będzie zespół taneczny od Emmy Jurkowskiej, którą bardzo dobrze wszyscy znają w Miechowie. Będą występowały grupy dziecięce w tańcu nowoczesnym. I na sam koniec będzie jeszcze pokaz freestylu Dawida Krzyżowskiego, mistrza Polski oraz mistrza Europy. W międzyczasie odbędą się licytacje koszulek, gadżetów, które udało nam się zdobyć. Koszulka Piotra Zielińskiego z podpisami graczy reprezentacji Polski, a także Karola Stańka z Piasta Gliwice, świeżo upieczonego mistrza Polski. Między innymi bramkarza Krakowi Michała Peskowicza, a także kapitana Krakowi Janusza Gola. Jeszcze podpis Oli Sikory na plakacie z Juventusu Turyn oraz dostaliśmy niedawno szalik z jej podpisem po wygraniu mistrza Włoch w kobiecej piłce nożnej. Zapraszamy Was na świetne mecze z nutą komedii na pewno. Spotkajmy się razem na stadionie Pogoni Miechów. Wesprzyjmy ten szczytny cel, jakim jest pomoc dla Lenki. 22 czerwca, godzina 14. Gramy dla Lenki.